tym filmie, szybkie podsumowanie wyników 1/8 finału Ligi Mistrzów i weryfikacja moich wcześniejszych typów na tę fazę turnieju. Jeśli tak jak ja uważasz, że piłka nożna to najpoważniejsza z niepoważnych rzeczy na świecie, to jest odpowiednie miejsce. Jestem Mateusz i witam na kanapie rezerwowych. Zawsze na bieżąco w tym, co w murawie piszczy. Pozwoli być subskrypcja, ocena filmu i komentarze pomogą dotrzeć małemu kanałowi do większej liczby widzów. Dzięki. Kto zdecydował się postawić dom, opierając się na moich zapowiedziach 1/8 finału tegorocznej Ligi Mistrzów? Nie ma domu. Z drugiej strony udało się trafnie wytypować całkiem sporo zdarzeń. 1/8 finału obfitowała w tym roku w zacięte pojedynki, piękne bramki, zaskakujące rozstrzygnięcia, padające w ostatnich minutach dwumeczów. Swój spory udział miał w tym VAR, mocno zaznaczając swój debiut w Lidze Mistrzów. W dalszej części znajdziecie krótkie podsumowanie każdego ze spotkań tej fazy, komentarze trenerów i zawodników, a także najistotniejsze ciekawostki, jeśli się pojawiały. Bayern Liverpool. Mając w pamięci znaczną poprawę dyspozycji Bayernu w ostatnich tygodniach, własne boisko, które za sprawą żywiołowego dopingu miało płonąć, a także wciąż nie najwyższą dyspozycję zespołu z miasta Beatlesów, wydawało się, że przewidywanie co do awansu Liverpoolu może okazać się nietrafione. Goście oddali posiadanie piłki, ale byli znacznie konkretniejsi pod bramką mistrza Niemiec, stwarzając więcej groźnych sytuacji. Potwierdziła się zwyżkująca na tle kolegów dyspozycja Sadio Mane, a także wielka rola, jaką z marszu w zespole Jurgena Kloppa zaczął odgrywać Virgil van Dijk. Tym samym Bayern dołącza do listy klubów, które w obliczu dużego niepowodzenia w tej edycji Ligi Mistrzów jeszcze dogłębniej będą się przebudowywać. Po spotkaniu Niko Kovac przypomniał, że Bayern jest aktualnie liderem Bundesligi i wciąż gra w krajowym pucharze. Zdobycie dubletu to tarasa dla Bawarczyków. Pogratulował także zespołowi Jurgena Kloppa zasłużonego zwycięstwa. Sam szkoleniowiec z Liverpoolu skomentował mecz z perspektywy pracy z BVB. Stwierdził, że ta wiktoria nie smakuje lepiej ze względu na poprzednie porażki z Bayernem. Celem było wygranie z Liverpoolem, a nie pokonanie Bayernu. Pierwszy raz w historii Ligi Mistrzów w tym formacie na etapie ćwierćfinału zabraknie zespołu z Niemiec. Manchester United PSG. W tej parze zapowiadałem zaciętą rywalizację z delikatnym wskazaniem na Francuzów, co sprawdziło się niemal całkowicie. PSG przez większość dwumeczu miało korzystny wynik, ale nie było w stanie zadać kończącego ciosu. Błędy w drugim meczu na Parc des Princes pozwoliły uwierzyć niesamowicie osłabionym przez kontuzję i kartki czerwonym diabłom. Niejednoznaczny rzut karny dla Manchesteru w samej końcówce wzbudza kontrowersje do dziś i ma wiele skutków. Po pierwsze zapewnił obserwującym wiele emocji i ostatecznie happy end wszystkim trzymającym kciuki ze skazanych na pożarcie. Z perspektywy PSG wypuszczenie z rąk kolejnego bardzo dobrego wyniku i trzecie z rzędu zakończenie przygody na tym etapie rywalizacji. Po meczu Solskjaer powiedział: Ferguson jest zadowolony i dumny. Tak to robimy w Manchester United. Możemy wygrać, ale teraz pozostaje tylko czekać na losowanie. Nie można chcieć z kim zagrać albo bardzo nie chcieć. Wszystkie drużyny są klasowe. Thomas Tuchel. Nie powinno dyktować się karnego w takim momencie po strzale, który nie trafiłby w bramkę. United było pierwszym zespołem, który odrobił dwubramkową stratę z własnego boiska. Real Madrid Ajax Amsterdam. Królewscy nie obronią tytułu i po trzech latach Liga Mistrzów padnie łupem innego zespołu. Można było spodziewać się pewnych problemów Realu, ale klęski tych rozmiarów raczej nie. Zwłaszcza, że w pierwszym spotkaniu, w którym Holendrzy mieli sporo sytuacji i momentami dużą przewagę, Los Blancos i tak udało się ugrać solidny wynik przed rewanżem na własnym terenie. Mając w pamięci ostatnie lata, kiedy to Real Hiszpanii i ten w europejskich pucharach były to zupełnie inne drużyny, trudno było się spodziewać, że Ajaxowi uda się odrobić straty. Nie wierzył w to zespół z Santiago Bernabeu, lekceważąc przeciwnika. Przykład poszedł z samej góry od kapitana Sergio Ramosa, który zadowolony z wyniku wywiezionego z Holandii postanowił wyczyścić sobie licznik kartek na kolejną fazę i nawet poinformować o tym media po meczu. UEFA ostatnio przygląda się takim sytuacjom i Ramos otrzymał przymusowe wolne na jeszcze jedno spotkanie. Z sytuacji defensora Realu kpił później prezes Ajaxu, podkreślając, że ten chciał odpocząć w rewanżu, a odpocznie już do końca tej edycji Ligi Mistrzów. Ajax zagrał z polotem skutecznie i nawet na moment nie pozwolił obrońcy tytułu narzucić innych warunków gry. Dla Realu nie ma już szans na przypudrowanie sezonu jakimkolwiek trofeum. W klubie szykowana jest rewolucja, której przewodzić będzie wracający do zespołu po niecałym sezonie Zinedine Zidane. Erik ten Hag. Otarliśmy się o perfekcję. Na przestrzeni tych dwóch spotkań zdecydowanie zasłużyliśmy na awans. Obserwowanie gry mojego zespołu było przyjemne. Dani Carvajal. Nie ma sensu szukać wymówek. Ajax był lepszy. Przegraliśmy wszystko w tydzień i to u siebie w domu. Nigdy nie czułem się tak źle. To drugi przypadek, gdy Real odpada z europejskich pucharów po wygranej w pierwszym meczu na terenie rywala. Ajax zdobył 4 bramki w fazie pucharowej pierwszy raz od roku 1995. Pierwszy raz od sezonu 50-51 królewscy przegrali 6 spotkań różnicą przynajmniej 3 goli. Borussia Dortmund-Tottenham.
tej konfrontacji również spodziewałem się zaciętej walki ze wskazaniem na zespół angielski ze względu na ustabilizowaną sytuację kadrową i większe doświadczenie większości zawodników. Koguty wygrały zdecydowanie, ale wynik nie odzwierciedla przebiegu rywalizacji. Przez większość czasu była ona bardzo wyrównana. Spotkanie rewanżowe to zdecydowana dominacja Borussii, która to jednak nie potrafiła pokonać Lorisa. Anglikom udało się dać 3 szybkie ciosy na własnym boisku i dobić rywala jedną z nielicznych akcji w rewanżu. Kryzys, jaki dopadł niemiecki zespół w Bundeslidze, jak widać, przełożył się także na Ligę Mistrzów. Być może skupiając się tylko na lidze, zespołowi Favra udało się ustabilizować dyspozycję i przerwać dominację Bayernu. Mauricio Pochettino, futbol to wiara i pokazywanie jakości na murawie to wielkie osiągnięcie dla zespołu. Jesteśmy w dobrej pozycji i możemy marzyć. Lucien Favre, dzisiaj przegraliśmy 1-0, ale cały dwumecz w Anglii wynikiem 3-0, co w mojej opinii było do uniknięcia. Dziś mam kilka zastrzeżeń do występu. Cały czas mieliśmy za sobą fanów, ale to nie wystarczyło. Przed rewanżem z Kogutami, Borussia była niepokonana we wszystkich rozgrywkach na własnym terenie, nie licząc dogrywek. Był to pierwszy z 6 pojedynków między tymi klubami, gdy nie padły przynajmniej 3 bramki. Juventus Atletico. Jedno z najciekawszych starć 1-8 zapowiadało się na wyrównane i tak też było w istocie. Zarówno Stara Dama, jak i Los Colchoneros przeważali na swoim terenie, dość pewnie wygrywając nowe spotkania. Solidna zaliczka przed rewanżem w Turynie stawiała zespół z Madrytu w bardzo dobrej pozycji do kontrolowania spotkania i szukania bramki, która prawie na pewno oznaczałaby przypieczętowanie awansu. Nie bez kontrowersji. Udało się utrzymać bezbramkowy remis prawie do przerwy, ale wówczas do głosu doszedł dość bezbarwny w tej edycji Ronaldo. Hat-trick Portugalczyka wyrzucił podopieczny Diego Simeone z turnieju. Bez wątpienia bohaterem wieczoru został CR7, notując kolejny spektakularny występ w europejskich pucharach. Nie można jednak zapominać o niemal równie doskonałym występie Bernardeskiego. Po drugiej stronie mieliśmy za to podręcznikowy przykład, jak nie należy zabierać się za rewanżowe spotkanie z dwubramkową przewagą. Zaprzeczając niemal legendzie, która narosła wokół Atletico, Griezmann i spółka nie stanowili monolitu w obronie. Raz po raz dochodziło do groźnych sytuacji pod bramką Oblaka. Sama gra ofensywna to już niemal kryminał. Problem stanowiło wymienienie kilku podań, przejście linii środkowej, nie wspominając o stworzeniu zagrożenia pod bramką Szczęsnego. Atletico zaprezentowało się bardzo dobrze w pierwszym spotkaniu, ale sromotnie poległo pod każdym względem w rewanżu. Stara Dama zasłużenie czeka teraz na jutrzejsze losowanie dalszej fazy. Diego Simeone po meczu. Juventus był lepszy. Musisz pogratulować rywalowi, jeśli pokonuje cię w taki sposób. Jeśli chodzi o błędy, to są one moją winą, nie piłkarzy. Byli lepsi taktycznie i w walce o bezpańskie piłki, dlatego wygrali. Massimiliano Allegri. Spinazzola grał doskonale, podobnie jak Bernardeschi, ale potrzebowaliśmy świetnego występu każdego piłkarza, by osiągnąć taki rezultat. To był duży postęp, jeśli chodzi o jakość gry. Cristiano Ronaldo wyrównał stan rywalizacji z Leo Messim pod względem hat-tricków w Lidze Mistrzów. Obaj mają teraz po 8. Chiellini wystąpił w trykocie Juventusu po raz 500 w karierze. Juventus odrobił straty z pierwszego wyjazdowego spotkania pierwszy raz od sezonu 2006-2007. Porto Roma. Wyrównany pojedynek, do którego rozstrzygnięcia konieczna była dogrywka, a także kolejny raz wzbudzająca kontrowersje interwencja VAR-u. Zapamiętane zostanie także dość komiczne starcie Pepe i Edina Dzeko. Jak wspomniałem w filmie o rekordach tej fazy, choć rozgrywa się tutaj sporo spotkań, to w całej historii Ligi Mistrzów w tej fazie, a zatem od 16 lat, tylko 5 razy konieczna była dogrywka. Ten dwumecz okazał się 6 takim przypadkiem. Nieznacznego faworyta upatrywałem w portugalskich smokach i ten typ, jak widać, okazał się trafny. Schalke Manchester City. 10-2 w dwumeczu zapisze się jako jeden z najwyższych wyników w tej fazie w historii. Pierwszy mecz wcale nie zapowiadał jednak łatwej przeprawy dla podopiecznych Pepa Guardioli. Borykający się z ogromnym spadkiem sportowej dyspozycji wicemistrzowie Niemiec prowadzili do przerwy 2-1, a od 68 minuty grali dodatkowo z przewagą zawodnika. Ostatnie 5 minut to jednak 2 gole City. Rewanż na Etihad nie pozostawił już złudzeń. 7-0 i pełna dominacja nad rywalem. Obywatele nie pozwolili Königsblauen nawet na jeden celny strzał. City potwierdza swoje aspiracje do miana jednego z głównych faworytów i to, że słusznie typowałem ten pojedynek jako potencjalnie bardzo jednostronny. Barcelona-Lyon. Zgodnie z zapowiedzią, pierwsze spotkanie niczego nie rozstrzygnęło. Choć Barcelona zagrała bardzo ofensywnie i ostrzeliwała bramkę Lopeza z dużą częstotliwością, wynik 0-0 pozostawiał kwestię awansu otwartą. Rewanż wbrew temu, co mógłby sugerować wynik, przyniósł sporo emocji. Dwubramkowego prowadzenia Katalończykom nie udało się podwyższyć, a gol kontaktowy znacząco poprawił sytuację Lyonu, który przez kilka minut zaciekle atakował. Wtedy jednak do głosu doszedł Messi, dokładając drugiego gola i 2 asysty, godnie odpowiadając na wyczyn Ronaldo ze starcia z Atletico. Kolejny raz potwierdziło się, że Camp Nou jest w Lidze Mistrzów twierdzą nie do zdobycia. Warto podkreślić całkiem udany występ polskiej grupy sędziów z Szymonem Marciniakiem na czele. Bruno Genesio, trener Francuzów. Chcieliśmy grać wyżej i udało nam się to częściowo w drugiej połowie. Zrobiliśmy co mogliśmy, ale straciliśmy trzeciego gola po stracie w środku pola. Messi był dzisiaj w trybie Ligi Mistrzów. Jest geniuszem i robi to, czego inni nie mogą. Jest nie do powstrzymania. Messi. Były nerwy przy 2-1. Pozwoliliśmy na trochę bałaganu. Wcześniej Lyon nie potrafił nam poważnie zagrozić. Na szczęście trzeci gol przywrócił nam pełną kontrolę. Na 72 podania Artura w tym meczu tylko jedno było niecelne. To 12 z rzędu awans Barcy do ćwierćfinału. 1-5 to także najwyższa w historii wyjazdowa porażka Lyonu w Lidze Mistrzów.
Poprawnie wytypowałem zatem 6 z 8 par. Zaskoczyły mnie, podobnie chyba jak większość, rozstrzygnięcia spotkania Realu i PSG. Mimo wszystko ostatecznie nie było chyba bardzo źle. Dajcie znać w komentarzach, które rozstrzygnięcia były zaskakujące dla Was i jak skutecznie sami obstawialiście wyniki tej fazy. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach prosto z kanapy rezerwowych.